Witam wszystkich w kolejnym poradniku Darksiders. Jestem Bunio i w tym poradniku pokażę Wam wszystkie lokalizacje odłamków gniewu. Zaczynamy! Pierwszy odłamek znajduje się w palącej szubienicy. Obok sklepu Wulgrima. Musimy odwrócić się, wspiąć na górę. Jesteśmy przy skrzyni z odłamkiem. Kolejna lokalizacja to dławiąca ziemia. Przy samym końcu tej lokalizacji wskakujemy na dół. Tutaj będziemy musieli się trochę przespacerować. Wskoczyć na górę. Tak oczywiście nam dadzą. I na wprost mamy właśnie skrzynię z odłamkiem. Następną lokalizacją jest katedra w Zmierzchu. Tej skrzyni nie da się przeoczyć. I znowu jesteśmy w katedrze Zmierzchu. Tutaj będziemy potrzebować się dostać na dół. Kolejną lokalizacją jest sklep Wulgrima. Tutaj możemy zakupić jeden odłamek oraz cały jeden orb gniewu, rdzeń gniewu. Następną lokalizacją jest brud przy kuźni. Tak, to był brud przy kuźni. Trzeba wspiąć się. Wspiąć, można powiedzieć, zejść na dół, aby uzyskać tego szarda. I tak zdobywamy kolejnego. Następna lokalizacja to podziemia. W tej skrzyni tak samo nie można przegapić, bo znajduje się obok mechanizmu. Kolejna lokalizacja to także podziemia. Tutaj jak już napełnimy cały kanion wodą, wystarczy wspiąć się. I przeskoczyć na drugą stronę. Kolejna lokalizacja, można powiedzieć, wracamy, bo teraz będziemy potrzebować rękawicy, aby rozbić kryształową ścianę. Kryształową albo lodową. Trzeba tylko zanurkować i przebiec się przez tunel, rozbić ścianę.
I tak zdobywamy kolejny odłamek. Następna lokalizacja to Brud przy kuźni. Można powiedzieć, że to jest ścieżka prowadząca. Mamy tutaj ściankę, którą musimy po prostu rozbić. Przejść za nią i tutaj znajdujemy skrzynię z szardem. Następną lokalizacją jest prochowisko. Po pokonaniu pełzaczy, że tak powiem, i zdobyciu konia, możemy przedostać się w to miejsce, rozbić ścianę. I na samym końcu będzie czekała na nas skrzynia z szardem. Kolejną lokalizacją jest ścieżka pomiędzy, można powiedzieć, pomiędzy, no, do wyschniętej drogi. Akurat nie trzeba z tamtej lokalizacji przechodzić tutaj. Można z każdej innej, aby tylko kierować się wyschniętą drogą. Kolejną lokalizacją jest żelazne sklepienie. Tutaj znajdziemy skrzynię z duchami gniewu oraz właśnie szarda gniewu. Następną lokalizacją to tak samo jest żelazne sklepienie. Potrzebujemy do tego monumentu, aby macka z powrotem złapała go. My się udajemy na górę, przeskakujemy. Skakujemy na górę. Przechodzimy na drugą stronę. I mamy skrzynię. Mając już łańcuch, możemy udać się z zalanej przełęczy do Brud przy kuźni. Tutaj będziemy potrzebować właśnie łańcucha, aby dostać się na górę. I w ten sposób zdobywamy szarda. Kolejną lokalizacją jest przejście pomiędzy wyschniętą drogą a prochowiskiem. Musimy dostać się na linę, przeskoczyć na ścianę, wejść na górę i tutaj tak samo będziemy potrzebować łańcucha, aby dostać się na górę. Kolejną lokalizacją jest
biblioteka. Mogę nazwać tak tą lokalizację, bo to jest pomiędzy Crossworld a palącą szubienicą. Musimy dostać się na górę, co nie jest zbytnim problemem. Nie mogliśmy wcześniej zdobyć tego szarda, bo nie mieliśmy jeszcze łańcucha. Tutaj wykorzystuję właśnie łańcuch, przeskakuję na drugą stronę i mamy już właśnie skrzynię z szardem. Następną lokalizacją jest Brud Przykuźni. Wracamy tutaj z tego samego powodu, bo zdobyliśmy łańcuch i możemy przedostać się na drugą stronę. Następna lokalizacja to Czarny Tron. W pokoju właśnie bez podłogi potrzebujemy użyć portalu, aby przedostać się w to miejsce i zdobyć skrzynię z szardem. Wydostanie się stąd nie jest zbyt trudne, bo mamy tutaj mechanizm do otwierania bramy. Bramy albo ściany. I musimy zaczekać na ruchomą podłogę. Musimy zrobić portal. I przeskakujemy po ruchomej podłodze aż do portalu. W ten sposób możemy bez komplikacji wydostać się. Kolejną lokalizacją jest już Eden. Tutaj potrzebujemy maski cienia, aby przedostać się na drugą stronę. Idziemy na samą górę. Praktycznie na samą górę. Tutaj musimy się trochę zawrócić i zeskoczyć na dół. I w tym miejscu znajduje się skrzynia z szardem. Następna lokalizacja będzie Paląca Szubienica. Jest to przejście właśnie pomiędzy palącą szubienicą a lokalizacją Brud Przykuźni. Najpierw właśnie potrzebujemy zrobić tam portal w przejściu. Tutaj będziemy musieli wykorzystać łańcuch, przedostać się na drugą stronę. Na suficie zrobić kolejny portal. Wskoczyć. I w ten sposób przedostajemy się w miejsce ze skrzynią. I ostatni rdzeń dostaniemy za odnalezienie artefaktu dowódcy albo overlorda. Musimy go oddać Wulgrimowi. I w ten sposób dostaniemy rdzeń gniewu. W ten sposób zdobywacie wszystkie rdzenie gniewu i dostajecie prowkę steamową. Z mojej strony to będzie wszystko i dziękuję za obejrzenie tego poradnika i zapraszam na kolejne. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Cześć!